Mama Michała Wiśniewskiego rozważała najgorszy krok. Cudem ją uratowano. Rozpacz zjadała mnie od środka. Mimo iż udało mu się zrobić w Polsce zawrotną karierę, to Michał Wiśniewski nigdy nie był rozpieszczany przez życie. Dzieciństwo spędził w domu dziecka i kilku rodzinach zastępczych, ponieważ jego rodzice zmagali się z uzależnieniem od alkoholu, więc muzyk nie mógł liczyć na ich wsparcie. Wiśniewski przez wiele lat miał ze swoją mamą bardzo trudne relacje, dziś jednak żyją w zgodzie. Nie zmienia to jednak faktu, że kobieta ma za sobą bardzo trudną przeszłość, której kulisy zdradziła w swojej książce. Michał Wiśniewski miał trudne dzieciństwo. Michał Wiśniewski jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego showbiznesu. Rozpoznawalność zapewnił mu sukces, jaki odniósł w latach 90. jego zespół Ich Troje. Grupa do dziś cieszy się olbrzymią popularnością, a wraz z nią i jej lider. Tysiące fanów wokalisty w niemal równym stopniu interesują się jego twórczością oraz życiem osobistym, a to, jak dobrze wiemy, bywało burzliwe. Wiśniewski do dziś musi mierzyć się z jego pokłosiem, walcząc w sądzie o swoje dobre imię. O przeszłości Michała Wiśniewskiego nie wiadomo zbyt wiele. Dla muzyka był to trudny czas, ponieważ oboje z jego rodziców cierpiało na chorobę alkoholową. Ponadto, Andrzej i Grażyna Wiśniewscy rozwiedli się, gdy artysta miał 3 lata. Artysta był również stałym bywalcem domu dziecka oraz rodzin zastępczych. Gdy miał 14 lat, doświadczył kolejnej tragedii. Jego ojciec odebrał sobie życie. Teraz wyszło na jaw, że to samo kilkukrotnie próbowała uczynić również jego matka. O koszmarnych kulisach swojej przeszłości kobieta opowiedziała na łamach swojej książki, którą wydała po latach. Mama Michała Wiśniewskiego zdobyła się na wstrząsające wyznanie. Michał Wiśniewski przez lata miał ze swoją mamą Grażyną bardzo trudną i burzliwą relację. Ich więzi zacieśniły się dopiero wtedy, gdy kobieta podjęła się walki z nałogiem. To właśnie wtedy muzyk postanowił jej wybaczyć, a ich kontakty wyszły na prostą. Grażyna Wiśniewska od kilkunastu lat jest wolna od choroby alkoholowej. Stara się również jak najczęściej spędzać czas z synem i wnukami. W 2021 roku artysta donosił, że zaręczyła się z partnerem. I mimo iż wydaje się, że jej życie zaczęło wychodzić na prostą, kobieta ma za sobą bardzo ciężkie doświadczenia, o których napisała w swojej biograficznej książce pod tytułem Dziewczynka z kieliszkami. Na jej łamach Grażyna Wiśniewska wyznała, z jakimi demonami musiała zmierzyć się w przeszłości. Okazuje się, że mama Michała Wiśniewskiego próbowała kilkukrotnie popełnić samobójstwo. To, czego doświadczyła, odbiło się na wszystkich najbliższych jej osobach. Mama Michała Wiśniewskiego próbowała odebrać sobie życie. Tak, nie chciałam żyć. Rozpacz zjadała mnie od środka. Nie widziałam przed sobą przyszłości. Najlepiej więc byłoby odebrać sobie życie. 5 razy się trułam. Potem dochodziłam do siebie na toksykologii. Ostatnim razem ledwo mnie odratowali, pisze Grażyna Wiśniewska na łamach swojej książki. W dalszej części mama Michała Wiśniewskiego dodała, że gdy trafiła do szpitala na płukanie żołądka, lekarz zagroził jej, że następnym razem trafi do szpitala psychiatrycznego. Jego słowa nie wywarły na niej jednak zbyt wielkiego wrażenia. Kobieta wspomina jednak,
że jej widok okazał się szokiem dla męża, Andrzeja Wiśniewskiego. Ponoć gdy zobaczył ją w złym stanie, przez jakiś czas opamiętał się i nie pił. Ale to nie trwało długo. Gdy Grażyna Wiśniewska trafiła do szpitala, okazało się, że jej lewa część ciała jest sparaliżowana. Przerażony mąż zapewniał, że jakoś uda im się ubierać na rehabilitację, jednak kobiecie było już wszystko jedno. Wcale się tym nie martwiłam, nie chciałam żyć i było mi wszystko jedno, czy zostanę kaleką, czy nie,